Siemanko, witajcie na kanale Water Jet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest maszyna OMAX, która przeszła totalną metamorfozę. Co się wydarzyło, w jakim była stanie i co teraz aktualnie robimy, to wszystko opowie Wam Irek. Jest to maszyna OMAX 60-120, która została odkupiona od naszego klienta i przeszła generalny remont. Mało tego, doposażyliśmy ją w akcesoria, które posłużą nowemu klientowi. Poza kosmetycznymi zmianami, które tak nazywam, czyli tak naprawdę wypiaskowaniu wanny, pomalowaniu, wymiany wszystkich osłon gumowych, bo wiadomo, maszyna już jest wiekowa. A ile ma lat? Myślę, że to jest dobra zagadka dla naszych widzów. Wymieniliśmy wszystkie elementy zużywające się. Tutaj trzeba powiedzieć o napędach. Wymieniliśmy łożyska, rolki napędowe, rolki jezdne. No, z racji tego, że ta maszyna sporo godzin przepracowała. Za chwilę pokażesz, ile dokładnie, bo zrobimy zrzut z wyświetlacza. Też będzie pewna podpowiedź dla naszych widzów, ile może mieć godzin, ile lat może mieć ta maszyna. Czyli wiemy, że maszyna została pomalowana, z zewnątrz wygląda jak nówka sztuka, widzę fiszbiny powymieniane, tak jak mówiłeś o tych wózkach. Wewnątrz też wygląda jak nowa. Maszyna została upgrade'owana, jakby dzisiejszych standardów. Tak, poza tym co powiedziałem, że została przygotowana pod potrzeby naszego nowego klienta, to jak podejdziesz tutaj, mamy głowicę Tilted Jet, której nie było, była oś Z. Ale to jeszcze nie koniec zmian. Jeszcze dwie istotne. Przede wszystkim zamieniliśmy, że tak powiem, czyli nasz kontroler. Wcześniej mieliśmy tutaj kontroler pięcioosiowy, bo tak wychodziły pierwsze maszyny OMAXa. W tej chwili mamy dziewięcioosiowy, dzięki temu bez problemu mogliśmy podłączyć głowicę Tilted Jet. Mało tego, możemy dołożyć jeszcze wiele innych akcesoriów. Czyli dobrze rozumiem, każdą maszynę, nawet tą pierwszą, która wyszła z fabryki, możemy upgrade'ować do takiego stanu, jaka jest tutaj. Bardzo dobrze rozumiesz. Konstruktorzy OMAXa przemyśleli sprawę do końca, projektując pierwszą maszynę. Już pomyśleli o tym, że klient w każdej chwili może mieć praktycznie nową maszynę. Czyli to, co wychodzi nowego, możemy założyć do starej maszyny. Tak tutaj zostało zrobione. Ponieważ to nie jest jedyna zmiana, zamknę tutaj nasz kontroler po to, żeby pokazać Ci pompę. Ta maszyna oryginalnie miała klasyczną pompę korbowodową, taką jak możemy w tej chwili zobaczyć na przykład w Maxiemie, ponieważ wszystkie pierwsze OMAXy miały taką samą tą część mokrą łącznie z korbowodem, identyczną jak w tej chwili jest w Maxiemie. W tej chwili zrobiliśmy retrofit na pompę Enduro. Ok, to teraz czas na diagnostykę. Jest to już końcowy etap sprawdzania maszyny przed wysłaniem do klienta. Jak zauważyliście, teraz maszyna wykonuje ruch oś X i Y. Jest to kolejny dzień, kiedy męczę tą maszynę i nic się nie dzieje. Także dokończę ten test i za chwilę przejdziemy do kolejnego sprawdzania. Przygotowałem tutaj sprzęt diagnostyczny, który użyjemy w tej ostatniej ścieżce diagnostycznej. Za pomocą czujnika zegarowego ustawimy jeszcze raz prostopadłość głowicy Tilted Jet. Następnie zrobimy mapę błędów, którą też mieliście okazję zobaczyć na jednym z naszych odcinków. Kolejna sprawa i też już znana naszym widzom, czyli test ball bar. Sprawdzimy dokładność ruchu maszyny oraz prostopadłość. I na koniec sprawdzimy manometrem wysokociśnieniowym, czy wskazania z tego panelu, gdzie jest pokazywane na bieżąco ciśnienie pracy pompy, czy one jest prawdziwe, czy ten wyświetlacz nam nie oszukuje, ewentualnie jeszcze to skalibrujemy. Oczywiście wszystkie testy były przeprowadzone tuż po remoncie maszyny. Teraz testy są taką w sumie proformą, aby mieć 100% pewność, że wszystko jest ok. Irek, co dowiedzieliśmy się po zakończeniu tego testu?
W zasadzie nie był to test, to było ustawienie prostopadłości głowicy do stołu obróbczego. Czyli przed sprawdzeniem, tak naprawdę stworzeniem mapy błędów dla naszej głowicy TiltJet, która też pokaże nam, w jakim stanie są wszystkie napędy tej głowicy, należy ustawić prostopadłość samej głowicy do stołu obróbczego. Stąd jest ten kamień granitowy, na którym za pomocą czujnika zegarowego ustawialiśmy głowicę tak, żeby ona stała z bardzo dużą dokładnością prostopadle do naszego stołu obróbczego. Nie kręć, bo popsujesz. Tak, należy sprawdzić, czy kulka jest dobrze osadzona. To są sprawdziany. Żebyśmy się upewnili, czy ta kulka, którą założyliśmy do głowicy, jest w prawidłowym miejscu. Pisami będzie ładniej, tylko teraz nie będziesz widział, co? Sprzęt do kalibracji mamy zamontowany. Trwa w tej chwili kalibracja głowicy TiltJet. Potrwa to około pół godziny, zatem mamy czas na kawę. Sprawdzanie głowicy TiltJet mamy zakończone. Oto wyniki na monitorze, możesz spojrzeć. Wszystko jest na zielono, także jest prawidłowo. Także demontujemy sprzęt i przechodzimy do kolejnego testu. Teraz wybieram plik, który, na podstawie którego wykonamy test kołowości. Zakończyliśmy test ball bar, wyszedł pozytywnie. Wszystkie odchyłki dokładności ruchu mieszczą się w tolerancji zakładanej przez producenta. Teraz wykorzystując program OMAX Tester sprawdzimy prawidłowość działania wszystkich zawodów. Podsumowując, maszyna przeszła wszystkie testy pozytywnie. Dodać należy jedną rzecz, że po zainstalowaniu tej maszyny u klienta, całą tą ścieżkę diagnostyczną, którą tutaj zrobiliśmy, maszyna przejdzie jeszcze raz, żeby klient miał pewność, że wszystko jest sprawne. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.